Przyznano stypendia prezesa Rady Ministrów oraz Rady Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2020-2021 najzdolniejszym uczniom. W sumie trafią one do 9 osób z 2 placówek. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Przede wszystkim bardzo ważne są wyniki w nauce, wysokie wyniki w nauce, ale nie tylko, bo również ważne jest reprezentowanie szkoły chociażby na zawodach sportowych i tam też osiąganie dobrych wyników, a jak wiemy, nasi uczniowie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego to reprezentanci nie tylko powiatu jeleniogórskiego, ale Polski na najważniejszych zawodach Europy i świata. Myślę, że to jest właśnie jeden z elementów motywacyjnych, bo w życiu niestety oprócz tego, że ktoś zdobywa wiedzę, to niekiedy potrzebuje dofinansowania do swojego funkcjonowania w tym młodym życiu. I to jest taki zastrzyk pomocowy dla tych osób, jednocześnie mobilizujący go, żeby ta nauka była coraz lepsza, na wyższym poziomie. W trakcie dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjęto także uchwałę w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego. Wpłynęły 2 wnioski. Jeden wniosek od Stowarzyszenia Razem dla Regionu, a drugi z Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, aby uhonorować tym tytułem pana Zdzisława Gasza. Myślę, że osoba znana w powiecie, też był swego czasu radnym w powiecie, w ogóle osoba zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, turystyki, nauczyciel i to bardzo dobry. Mam tą przyjemność, że byłem jego uczniem swego czasu w szkole technicznej i tym bardziej z przyjemnością poddam pod głosowanie tą uchwałę, bo myślę, że taka osoba jak Zdzisław Gasz jest osobą naprawdę zasłużona dla powiatu jeleniogórskiego. Bardzo zasłużony mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego, człowiek instytucja można powiedzieć, regionalista, ale człowiek, który pracuje i z dziećmi, i z młodzieżą, bardzo mocno zaangażowany i uczestniczący w wielu stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych. Człowiek, który zawsze też dzieli się swoją wiedzą i bardzo chętnie opowiada o wszystkim tym, co jest ważne i o wszystkim tym, co związane jest z naszym regionem, powiatem jeleniogórskim. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji domów czasów dziecięcych i promocji zdrowia w Szklarskiej Porębie. Patrząc na to, co się dzieje teraz w przestrzeni życia społecznego, ta formuła się wyczerpała. Informacje, które do nas napływają i z ministerstwa, jakby też kwestia pewnych rozliczeń finansowych z tytułu tego pobytu dzieci w tych domach pokazuje, że jest to bardziej zajęcie komercyjne niż służące temu, po co było kiedyś powoływane. Zmieniła się sytuacja zdrowotna naszych dzieci i myślę, że to, że robimy ten ruch w kierunku likwidacji domów czasów dziecięcych pokazuje, że nie ma to zapotrzebowania, po pierwsze, a po drugie chcemy ten obiekt przeznaczyć lepiej, żeby lepiej go wykorzystywać na inne cele, też związane z dziećmi. Do uchwał podjętych podczas 23. sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego powrócimy pod koniec tego tygodnia.